Panie Leszku, gdzie my właściwie jesteśmy i dokąd idziemy? Panie Maćku, jesteśmy w rezerwacie przyrody Dolina Racławki w Lesie Pisarskim, w wąwozie Żarskim. Idziemy do jaskini Żarskiej. Będziemy tam szukać śladów bytności człowieka pierwotnego. Panie Leszku, jakaś łopata. Może sobie pokopiemy. Jak pan myśli, panie Maćku, czy ludzie pierwotni widzieli taki wielki, wspaniały las? Na pewno nie. Klimat był wtedy zupełnie inny, o wiele chłodniejszy. Te tereny zarastała kwietna tundra. Czasami tą kwietną tundrę nazywa się mamucim stepem, ponieważ największym zwierzęciem, jakie tu żyło, były takie wielkie, włochate słonie nazywane mamutami. Ich waga mamutów dochodziła do 8 ton, a ja tutaj wykopałem ząb tego gigantycznego zwierzęcia, ząb trzonowy. Może porównamy je do pańskich wspaniałych ludzkich zębów. Tu pięknie, piękna strona służąca do ścierania trawy. Ale może zostawimy go naukowcom i badaczom i pójdziemy na nasze poszukiwania. Panie Maćku, czy to jest prawda, że ludzie żyli wspólnie ze smokami? Tak jak to opisał Stanisław Pagaczewski w przygodach Baltazara Gąbki i Wawelskiego Smoka. Otóż niestety nie. Smoki, czyli właśnie dinozaury, żyły o wiele wcześniej, jakieś 100 milionów lat temu. Zaś Neandertalczyk pojawił się na tych terenach dopiero 300 tysięcy lat temu, zaś człowiek współczesny dopiero 35 tysięcy lat temu. Panie Leszku, śmiało do przodu. Piękna jaskinia. O, ciężka nasza peregrynacja dzisiaj. Szybko. Znajdujemy się w pięknej jaskini wypłukanej przez wodę w pokładach wapienia pochodzących z górnej Jury. Jest to, panie Maćku, jaskinia krasowa ze zjawiskami krasowymi. Zjawiska krasowe to wszelkie zjawiska towarzyszące powstawaniu jaskiń tutaj. Panie Maćku, możemy zaobserwować proces tworzenia się nowego zjawiska krasowego. Ścieka mleczko wapienne, tworząc taką polewę. Takie jakby draperie. I tutaj nie, panie Maćku, na końcu są żeberka, żebra. Natomiast bardzo interesujące są te maleńkie nacieki powstające u góry z takimi wypustkami. Jest to początek tworzenia się, panie Maćku, stalaktytów. I 1 centymetr takiego stalaktytu potrafi przyrastać nawet przez kilkadziesiąt lat. Zobaczymy, czy tam głębiej nie ma czegoś ciekawego. O, mamy jakiś pochówek. Panie Maćku, wiedzę na temat człowieka prehistorycznego czerpiemy z badań archeologicznych, z wykopalisk. Tak, bardzo często z odkryć takich pochówków. Wydrążono ziemię, złożono zmarłego, otoczono go kamiennym kręgiem, nakryto najpierw gałęziami, potem przyszły na to kamienie i ziemia, tak żeby nie wygrzebały go dzikie zwierzęta. Ten ubrany jest skóry ówcześnie żyjących zwierząt, skóry oprawione krzemiennymi narzędziami. Dlaczego w skóry? Ponieważ było wtedy bardzo zimno. Panie Maćku, czy prawdą jest, że ci ludzie mieszkali w jaskiniach? To jest mit. Przede wszystkim w takich jaskiniach jest bardzo ciemno, jest też dość chłodno i bardzo często leje się z sufitu woda. A przede wszystkim w takich jaskiniach mogły mieszkać różne niebezpieczne zwierzęta. O, tutaj chyba mamy jakieś czaszki. Jakieś kości, prawdopodobnie niedźwiedzia jaskiniowego. Niech pan zobaczy na te dziurki. To jest kawałek miednicy. A ta druga część? A to będzie kawałek czaszki. To może, panie Maćku, szybko stąd uciekajmy. Panie Leszku, niech się pan zatrzyma na chwilę. Mamy bardzo ciekawego pająka żyjącego w jaskiniach Metamenardi. Panie Maćku, jest to najbardziej jadowity pająk w Polsce. Wiejmy! Jezus Maria. Thank you.
Panie Maćku, czym zajmował się człowiek pierwotny? No przede wszystkim łowiectwem. Używał takich bardzo prostych, ale skutecznych narzędzi. Panie Maćku, to jest włócznia, włócznia z krzemiennym grotem. Tutaj mamy też włócznię, tym razem z kościanym grotem. No tak, ale gdybyśmy chcieli, żeby pocisk poleciał dalej, mogliśmy użyć łuku. Albo było takie specjalne urządzenie do przedłużania ramienia. Można było dalej oszczepy wyrzucać, tak zwany miotacz. To może wybierzmy sobie, panie Maćku, broń i zapolujmy na dzikiego zwierza. Ja biorę miotacz. A ja włócznie. Maćku, polowanie na wyraz udane. Teraz obrobimy naszą zdobycz. Tutaj mamy taką krzemienną bułę, którą ludzie pierwotni wydobywali z takich pokładów ziemi, jak tam mamy nad tą skałą. Następnie brało się ją, uderzając kilkanaście razy, uzyskiwało się różnorodne formy z tego krzemienia, z których następnie wykonywano albo jakieś narzędzia, groty włóczni, groty strzał, czy też właśnie takie krzemienne noże. A teraz spróbujemy oprawić, o, może tu jest może tym kawałeczkiem właśnie tą naszą zdobycz. Niech pan sobie tam tnie, a ja chyba nie będę czekać, aż pan skończy. Mam tu takie upolowane. Panie Leszku, co się panu stało? Panie Maćku, poczułem bliskość z człowiekiem pierwotnym, tylko tak się zastanawiam, czy moje życie będzie polegać tylko na zdobywaniu żywności i łowiectwie, czy też może jakieś wartości duchowe cechowały człowieka pierwotnego. Przekażę ci, synu. Wiedz bowiem, że jestem tajemnym magiem, wielkim szamanem, który od pokoleń przekazuje takie rzeczy takim gościom jak ty. Wiedz, że ludzie pierwotni mieli bardzo bogate życie duchowe. Świadczą o tym malowidła, no niestety nie u nas. Chronili także ciało, w różny sposób nacierali je tłuszczem, ale przede wszystkim mieli coś, co nazywa się ochra. Cudowna substancja, która chroniła ich nie tylko duchowo, ale także całkiem fizycznie. Bierzemy trochę tłuszczu z kiełbasy. Mieszamy, mieszamy. O, to będzie twój znak, twój totem. A jak uda ci się upolować mamuta, co w końcu kiedyś przecież nastąpi, to dostaniesz cudowną kreskę na ramieniu. Jedną, drugą, trzecią. I w ten sposób zacznę żywot człowieka pierwotnego. I tak, i pamiętaj, żeby się dobrze i często nacierać ochrą, bo wkrótce obejdą cię robaki. To jest niestety nieuniknione. Żegnaj.